Witam Was tutaj, cześć, cześć, Avizonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Portal Bleach Construction. Zaczynamy! Hello, and welcome back to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Your first task is to build a bridge so that a test vehicle can reach the test chamber exit. Zaczynamy, więc lecimy. Co tu długo by przemądrzać się? Przed chwilą nagrywałem z T-Skylines. Teraz portal i zaczynamy. Dobrym początkiem. Co tu dużo mówić? Mamy poprzeczne, mamy lasetki i mamy jak to zrobić. Tak, z tego co pamiętam, to mniej więcej ogarnąłem to po odcinku ostatnim, co tu mniej więcej trzeba zrobić. A mianowicie, samochodzik leci tu, później wylatuje tu, wlatuje w to, wylatuje z tego i musi tu wlecieć tu. Rozumiecie? Mam nadzieję, że tak, bo zapraszam Was na timelapse'a. Nie będę Was naprawdę już tym męczyć. Timelapse. Lecimy od razu od początku. No i lecimy, o Boże, moich oczy. Dobrze, ale muszę widzieć, co ja komentuję. To tak, musimy... Ogólnie sprawa jest tutaj dosyć prosta. W ogóle powiedzcie, jeżeli ktoś to jeszcze ogląda, wyraźcie opinię w swoim komentarzu, czy ten głos, który dzisiaj słyszycie, niż ten, co zazwyczaj jest na timelapsach, bardziej Wam się podoba. Bo dzisiaj nagrywam przez te same mikrofony, co normalne odcinki, ale to i tak będzie inaczej słychać, bo PlayStation tutaj to redakuje i takie tam. Dobrze, zróbmy to jak najprostszą drogą. Żeby tutaj zbytnio nie wymyślać, takie tam. Bo jestem zły, bo mi się ostatni materiał nie udał. Tak, niestety, ale dzisiaj będą tylko dwa poziomy. Dwie komory. Bo ostatni się nie skopiował. No, 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 dobra. W kolejnym zobaczycie po prostu filmik z niego, tak? Ale to w sumie nawet... Nie, będą jeszcze co najmniej trzy odcinki tej serii. Okej, tak. To trzeba by się przydało jakoś przyczepić. Jedzie, tu zwolnił trochę, no tak, tutaj to nie, to tak nie powinno wyglądać. Okej, może to tak. I tutaj. Okej, nie doleciał tam, gdzie chcieliśmy. Czekajcie, tylko jeszcze raz. Co się wydarzyło? Okej. To tutaj. Tak, to nie jest nam potrzebne, bo on tutaj się wybije odpowiednio i przylatuje. Chyba to powinno nam ułatwić sprawę. Powiem wam to tak. Nie sądziłem, że tak szybko mi pójdzie z tym poziomem. 53, ale na pewno jakiś jest tutaj haczyk. Jeżeli ja go tak szybko zrobił, to na pewno tak się nie uda. A jednak, zobaczcie, przejechał. Dobrze, ale wszystkich 12 to raczej to nie udźwignie. Zobaczmy tego tak z czystej ciekawości. Czy one, po pierwsze, one na pewno z siebie gdzieś wiadą. A dokładnie. Dokładnie. Tak, to było do przewidzenia, że gdzieś one w końcu w siebie muszą wjechać. No bo to byłoby zbyt piękne. Gdyby mi się to udało za pierwszym razem, to nie wiem, takie... Nie, no dobra. Wygranie w Totka to i tak jest coś jeszcze większego. Tak, tutaj widzieliśmy, że się zaczęło trochę to psuć. Więc możemy sobie podłączać wszystko. Tylko ja nie wiem, czy to jest sens robienia tego na wszystko, ale mamy trochę jeszcze czasu, ja zawsze tak to mówię. Więc możemy jeszcze coś tu pokombinować. Zbudujmy, żeby to było na full wool. Teraz się już nie rusza. Prawie. Teraz, co jest? Coś było nie tak. Tak, jest coś kompletnie nie tak. Najwyraźniej coś się zawsze bujało i dzięki temu było to inaczej. Zobaczmy teraz. A jakbyśmy to usunęli, tak z ciekawości? A, no właśnie.
To było do przewidzenia. Że to się nie uda. Ja nie mogę, ja nie mogę, ja wszystko mogę. Dobrze, to sobie popodłączajmy. I nie, tego tutaj nie będzie oczywiście. Tutaj i może teraz. Bo tamto mi na pewno trochę przeszkadza, że to jest takie małe. O, dobra, poszło. A, z czemu, że jakiś przycisk nie został wciśnięty? Bo dojeżdżali, ale przycisk nie został wciśnięty, bo... Dobra, ten chyba został wciśnięty, ten pierwszy, przy żółtym portalu. Tak, ten go wciska. Tu się coś odbija. Ale że no niby jak? Jak on, że tu się chce odbić? Tego no nie rozumiem szczerze. Jeszcze raz. Przecież przejeżdża przez ten przycisk. Dlaczego się... Coś... O, przodem chyba grę. To było do przewidzenia, że to się tak tutaj stanie, no bo... To działało dobrze na jednym. Chyba jest 10 minut. Ale nie, poczekajcie, bo wy i tak mieliście timelapse, więc... To się tak nie liczy. Przylatuje. Wcisnął, no. Ale teraz jest, zrobi się ten problem, że tutaj... Dobrze, wiecie co się tutaj robi, aby zwolnić samochodziki. Daje się mi tu pole do popisu, czyli mianowicie... Something like that. I oni sobie pod to podjeżdżają, nasi koledzy. I jedziemy. Ile ich jest łącznie? A, 12, tak, 12. Zapomniałem powiedzieć, że to powinno być trochę w innym miejscu. Bo tutaj to byłoby nawet i dobre, ale nam to wszystko rozwali, więc nie. Dobra, jedzie. Zobaczymy, czy to pomoże. Mam nadzieję, że tak. Chociaż... Nie, 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 nie. Spróbuję to zrobić kiedy indziej. Next level. Lecimy z kolejnym. Kolejnym poziomem. To ma nieważne. Co mamy tutaj? Przyspieszenie, będzie kostka, będzie kula plazmowa, będzie przycisk, będzie skakanie, będzie wyrzutnia, będą lasery i będą drzwi. Skąd wyjeżdżasz, gościu? I jeszcze podział na dwa. Z tego co rozumiem, to tutaj trzeba zabić za wszelką cenę, żeby to chyba nie odbiło się. O! Wow. Dobra. Okej, okay. Dobra. Tu jest ta kostka. Żem co? A, chwileczkę, poczekajcie. Muszę zobaczyć jak to działa. Czyli jeżeli tak, tu są dwa samochody. Tu jest jakiś portal, który jest nie wiadomo skąd, że... Dobrze, z tego co rozumiem, muszą dwa wjechać tu i tu. Tak? No nie ma. To jest jasne. Tylko, że no po co jest mi to tu? Aha, bo jest niemiecki portal, który spada. O, ja nie mogę. Dobrze, zapraszam was na timelapse, bo tu będzie się działo. Nie sądziłem, ale jednak lecimy z kolejnym timelapsem. Już niestety, nie ostatnim, ale dobra. Ale nie, co ja tu będę wam dużo mówić o tym. No, co my tu musimy zrobić? Musimy zrobić drogę dla dwóch samochodzików. To jest niestety laser, który trochę utrudnia sprawcę. Ale spokojnie, nie powinno być już tak źle.
Tak, musimy to wszystko poustawiać tak, żeby się trzymało. Co nie będzie łatwe, ponieważ mamy tylko te dwa punkty styczności, więc ciach, 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 ciach. To połączymy sobie i jest lepiej. Trzyma się. Dobrze, przejeżdżały, przejeżdżają. Tak, tutaj na pewno trzeba będzie coś jakoś to do góry pojechać z tym, żeby samochodzik jechał, ale dobra. Ale co do tego, to za chwilę jakaś tu jest kostka. I ta kostka służy za jakiś laser. Czyli musimy zrobić tak, bo ona musi spaść na dół. A żeby spadła na dół, musimy zrobić jej drogę, aby spadła na dół. Czyli to będzie wyglądać mniej więcej jakoś tak. Trzymać się, trzyma i prawie żem. Okej, dobra, tutaj zróbmy jakieś połączenie. Cały czas źle. No, powiedzmy, że jakoś to ujdzie. Tak, to tak może wyglądać po prostu. Dobra, trzymać się, trzyma. Tu niestety kostka nam za daleko przylatuje, więc zrobimy sobie mój ulubiony kwadracik śmierci. Spada i wciska przycisk, czyli jest idealnie. I tak, teraz tutaj samochodzik zbyt podskakuje. Zrobi sobie tutaj taką wyskocznię. Czego my tu zbytnio nie chcemy. Okej, to było to, co byśmy chcieli. I tu jest kolejny przycisk. Czemu jest tak dużo tych tutaj przycisków? I z kolei ten przycisk ma nie zostać włączony. To mniej więcej już tak. Okej, dobra. Tu jest dobrze. I tu musimy zrobić na mniej więcej taki most, żeby to jakoś tam wjechało nam. Mniej więcej. No mniej więcej, o tak, 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 tak. Połączmy tutaj z dołu, czemu by nie. Tak, to może, można to tak puścić. Jeszcze linki, o czemu by nie. A później weź to wszystko usuwaj po kolei. Dobra, lecisz. Nie. On tu za daleko poleciał. Czy coś takiego go powstrzyma? Powstrzyma go nawet za dobrze, bo nie przyjedzie w ogóle. To nic nam nie ułatwiło sprawy. Czy taka barierka tutaj z tyłu nam pomoże? Zobaczmy. Pomóc pomoże, ale niestety nie trafia tam, gdzie chcemy. Tak, to nie jest potrzebne. Zróbmy tak, jak to było wcześniej. Zróbmy tak, jak było wcześniej, czy jakoś chyba tak. Nie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Okej, dobra, to było tak. I coś teraz wolno, to wyskoczy w tym samochodzie. Coś z tym trzeba zrobić, czekajcie. Nie, 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 nie w ten sposób. O, dokładnie tak. Musimy zrobić tutaj dużą stromą pochylnię, dzięki tutaj to wszystko będzie tak trochę inaczej się trzymać. Ale on tu musi z rozpędem wjechać, a do rozpędu jest potrzebne nam coś takiego. Ciach. Ciach. Okej, okay. Tu jest połączone, połączone. To się trzyma i się sypie. Dobra, trzeba tu zrobić mocne zamocowanie, tak żeby to się wszystko ładnie tutaj trzymało, ładnie jeszcze przy okazji wyglądało. Tak, pięknie. O, proszę bardzo. Leci i proszę bardzo, wyskakuje nam i spada w dół. Dobra, może teraz zajmiemy się tą częścią, bo tutaj nic nie kręciliśmy w ostatni czas. A tu też trzeba coś pokręcić, żeby nie było normalnie piękne. Tak, tu jeszcze może nie zapomniałem o tym, tu jest jeszcze plazmówkę tutaj zatrzymujemy, ale na samym początku już zrobiliśmy. Tak, i tutaj ten samochodzik, jak już nam tu zleci, to musi się odbić i wpaść tam na samą górę. Czyli powodzenia. Okej, okay, zróbmy jeszcze, żeby ten samochodzik z góry jakoś spadł, jakoś sensownie. I co powiesz na to? Nie, i ten też na pewno nie. Ten usuńmy sobie, a tego trochę weźmy do góry. Zobaczmy, co będzie teraz. O! O, prawie, 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 prawie. Jesteśmy już blisko, dobra, ten tutaj sobie puśćmy tak całkowicie, żeby on tu przejeżdżał, omijał to wszystko i będziemy zadowoleni. Tak, ze wszystkim, wszystko ze wszystkim. No powiedzmy, nie połączyliśmy jednego więzienia, ale poszło. Ten na dole nie poszedł, ale ten górny, okej, okay, już przeszedł. Teraz może zrobimy tak, żeby ten dolny po prostu przejechał to, o ile się uda. Bo odbijanie tutaj nie jest nam naprawdę wskazane, a bez niego będzie prościej. A, widzę, że chyba się ładnie udało. O, co ja wcisnąłem? Oj, przepraszam bardzo, zaraz wrócimy.
Nie będziemy robić kolejnego poziomu, ponieważ już jest przynajmniej jak na mój czas. Chociaż czekajcie, zaraz zobaczmy. Jak jest z czasem? 34 minutki. Oj, to rzeczywiście trochę już jest. Czekajcie, jeszcze raz wróćmy do tego poziomu, bo chciałem puścić wszystkich i widzicie, udało mi się to zrobić. Trochę to zeszło mi, ale w końcu jednak się udało. Dobra. Jadą. Jadą, jadą, jadą. Teoretycznie powinno się udać. Teoretycznie, bo praktycznie to wiecie, jest ich tu dużo. Naraz. I nie jestem przekonany w 100%, czy się któryś z którymś nie zderzy. Ale trochę laguje mi. Nie wiem jak tam u was. Pewnie u was tak samo. Ale widzę, że raczej wszyscy wejdą. Tak. Nie, 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 bo tutaj nie było aż takich trudności. Czekajcie, wjechali? Wjechali. Tak, z tym poziomem były rzeczywiście problemy, ponieważ jak może sami widzieliście, no timelapse trochę kręciłem. Zobaczmy tylko ten poziom, o co tutaj chodzi mniej więcej. Kostka, latająca kostka, odbijanie się i dużo ciekawych rzeczy. O Boże. Czemu mi się ten poziom nie podoba? Okej, okay, bardzo ciekawy poziom. Ale bym chciał zobaczyć to. Wiecie, gdzie on teraz trafi? What? No dokładnie. Dobrze, zobaczmy tylko, co tu musimy zrobić, albo do czegoś zróbmy. Dobrze, witam was tutaj. No niestety nie chciałem się tu pojawić już na sam koniec. To, co teraz widzicie, to jest tylko fragment filmu, który miał być dla was dzisiaj tutaj, ale no niestety dzisiaj będzie krótszy odcinek, ponieważ nie wiem czemu, ale nie skopiował mi się fragment, który był potrzebny dalej. Także ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku będzie trochę więcej. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!